Tym westchnięciem i dwiema sekundami ciszy rozpocznijmy ten film, a zarazem uczcijmy to, co dostaliśmy 11 listopada. Community GTA nie kryje rozczarowania, jakie zaserwowała nam święta trójca w postaci Grove Street Games, Take-Two i Rockstar Games. Ostatni opublikowany przeze mnie film jest również wyrażeniem mojej własnej opinii i nastawienia do tego produktu. Nie będę się jakoś specjalnie zagłębiał w szczegóły dotyczące tej kwintesencji. Przedstawię sprawę ogólnie, wyróżniając najważniejsze kwestie, a bardziej szczegółową analizę znajdziecie na kanale, na przykład od Williego. Śledziłem temat remastera od połowy sierpnia i naprawdę wszystko zapowiadało się, że efekt końcowy może być naprawdę powalający. Biorąc pod uwagę takie gry jak na przykład Mafię czy Saints Row 3, które są dowodem na to, że gra może wyglądać jeszcze lepiej od swojej pierwotnej wersji. Bierzemy tutaj oczywiście przepotężne studio, jakim jest Rockstar, które za każdym razem wywoływało ogromny szum wokół siebie, kiedy dawało o sobie znać. Kiedy dostaliśmy pierwsze dwa oficjalne zwiastuny trylogii, początkowe wrażenie były w miarę pozytywne i tak jak powiedziałem w jednym ze swoich filmów, sam byłem w szoku, bo nie wierzyłem, że to kiedykolwiek będzie miało miejsce. A jednak. Drugi trailer pokazał nam ulepszenia, jakie zostały zastosowane. Za pozytywy odebrane zostały strona wizualna miast, otoczenia, pogoda i inne efekty, jakie prezentowały się w trailerze, a co do modeli postaci, pozostawiały one wiele do życzenia. Każdy kolejny dzień zbliżał nas do 11 listopada, a w międzyczasie dostawaliśmy kolejne informacje, takie jak na przykład wymagania, usprawnienia czy cena, przy której pojawił się ogromny zgrzyt. Ja osobiście z jednej strony byłem co do tego wszystkiego sceptycznie nastawiony, z drugiej strony jednak czułem ogromne podekscytowanie, że po ponad 8 latach dostajemy jakiś cynk od Rockstara, w końcu wybudzając się po tak długim śnie zimowym i wydając przy tym grę za 270 zł, to musi być coś przepotężnego. W Polsce kilkanaście godzin przed premierą mieliśmy już możliwość oglądać live'y z rozgrywką tych GTA ze względu na odmienną strefę czasową. Oglądałem wtedy live'a na kanale GTA Serious Videos, w którym wszystko bardzo ładnie było zaprezentowane. Zatem w cudzysłowie bardzo ładnie zaprezentowane kryje się pewien szkopuł. Na tym live zobaczyłem tak naprawdę wszystko, co chciałem zobaczyć. Interesowała mnie przede wszystkim część z GTA San Andreas, której jestem ogromnym fanem. Jakie były więc moje pierwsze wrażenia, zapytacie? Oglądając live'a nie jarałem się jakoś specjalnie. Skupiałem się głównie na obserwacjach dotyczących działania gry, otoczki graficznej oraz samej rozgrywki. Co do grafiki, a przede wszystkim roślinności i terenów pozamiejskich, jestem bardzo zadowolony. Mówię całkiem serio. Pod tym względem naprawdę prezentuje się to świetnie i nie mam się do czego przyczepić, szczególnie przykładając pierwotną wersję do remastera. Niestety, na samej grafice gra się nie kończy. Obejrzałem w międzyczasie filmy np. Klocucha czy Art Kowala, u których pod różnymi względami mogłem wyciągnąć wnioski dotyczące GTA. Gry są pełne błędów, braków, niedopracowań i złej optymalizacji, niezależnie od platformy i sprzętu, jaki posiadamy, bo czasem w trakcie zwykłego deszczu gra spada nawet do 40 fpsów. Nie mówię tutaj tylko o błędach, które występują w zremasterowanej wersji. Chodzi mi też o błędy, które istniały już w pierwotnych wersjach, co osobiście wkurzyło mnie najbardziej, ponieważ i one nie zostały naprawione. Grove Street Games, Take-Two i Rockstar, oddając tam w ręce te gry w takiej formie, pokazało w jak głębokim poważaniu ma swoich odbiorców i sam osobiście jestem okropnie rozczarowany tym, co dostaliśmy kilka dni temu. Poziom zaangażowania i lenistwa, jakie zaprezentowali nam deweloperzy swoją, w cudzysłowie, najnowszą produkcją, jest godny potępienia. Obiekty i niedociągnięcia na mapie w niektórych miejscach są zrobione na odwalsie. No i oczywiście wspomniane na stronie Rockstara ulepszone sterowanie i strzelanie, które nie dość, że nie zostało wprowadzone, to mam wrażenie, jest jeszcze gorsze niż było. Sama wpadka deweloperów również nie pomogła. Rockstar po ledwo 24 godzinach od premiery wycofał pecetowe wersje gier ze sprzedaży. Okazało się, że w plikach gry pozostały narzędzia oraz dokumenty, na podstawie których wprowadzane były zmiany w trakcie przygotowywania trylogii. Co więcej, utwory, którym wygasła licencja, nie zostały usunięte. Deweloperzy po prostu leniwie wyłączyli je w skrypcie, a one same dalej znajdowały się w plikach gry. Osoby znające się na tym temacie swobodnie mogły je sobie w każdej chwili włączyć. Nie dziwcie się więc, że poprzedni film nazwałem kompilacją błędów i lenistwa, bo to jest po prostu szczyt bezczelności względem ludzi, którzy rzeczywiście zapłacili te 270 zł, aby dostać gry, w które najpierw nie mogą grać, a później dowiadują się, jak zostały przygotowane. Tak się po prostu nie robi. Już nieważne nawet, kto konkretnie zawinił. Tak naprawdę cała trójka odpowiedzialna jest za to, co wypuszcza. Po przywróceniu gier do sprzedaży po chyba nawet 80 godzinach, Rockstar przeprosił, ale mam wrażenie, że przeprosił, bo po prostu musiał. Nie zmieni to jednak nastawienia graczy oraz dokonanych zwrotów pieniędzy za zakupioną trylogię. Jaki z tego wniosek? Na chwilę obecną remaster ten to pociąg ciągnący za sobą wagony z ogromną ilością wpadek, niefortunnych zdarzeń, błędów i rozczarowań. Pozostało tylko wierzyć, że kolejne patche zalepią dotychczasowy żal, jaki community GTA ma do jednego z największych wydawców gier na świecie.
Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, do następnego, cześć.